zapraszamy dzisiaj na ulubieńców. Dawno takiego filmiku u mnie na kanale nie było. Tych produktów mi się naprawdę dość sporo uzbierało, także nie będę przedłużać tego wstępu. I zaczynamy. Mam je tutaj z mojej lewej strony poukładane w miarę kategoriami, także mam nadzieję, że nie będę tutaj jakiegoś chaosu wprowadzać. Wszystkie nazwy produktów macie w opisie. Także zaczynam. O dziwo zacznę od włosów, bo tych produktów jest najmniej, z racji tego, że raczej staram się trzymać swojej stałej pielęgnacji włosów, ale pojawił się tutaj szampon, który jest po prostu petardą. Jest to szampon z Balea z cytryną i miętą. Jest to szampon do włosów normalnych, bez silikonów. On tutaj ma odświeżać głównie, oczyszczać i odświeżać. I powiem Wam, że to jest po prostu szampon ideał. Jest to szampon, który idealnie oczyszcza skórę głowy, idealnie unosi włosy u nasady, utrzymuje świeżość w moim przypadku do 2 dni, co już jest naprawdę rewelacyjnie, z tego, że codziennie muszę mieć włosy, a ten szampon sprawił, że mogłam na drugi dzień cieszyć się nadal świeżymi włosami. Jest naprawdę bardzo fajny, nie wysusza przy tym skóry głowy, także naprawdę Wam go polecam. Jeżeli macie dostęp do DM-u, to myślę, że za te 55 centów naprawdę rewelacyjnie produkt. Jest to dodatkowo produkt wegański, także dodatkowy plus, więc Wam go gorąco, gorąco polecam. Teraz może zaczniemy od ciała. Tutaj tych produktów troszkę też mi się nazbierało. 2 produkty są to produkty marki Taupe. Jeżeli mnie oglądacie dłużej, to gdzieś tam kiedyś wspominałam, że ja do produktów marki Taupe jestem tak średnio, że tak powiem, nastawiona. Niekoniecznie są to produkty, które mnie wcześniej ciekawiły. Natomiast kiedy dostałam te produkty na spotkaniu i postanowiłam, że kurczę, no może w końcu czas przetestować te produkty, a nie tylko oceniać, wiecie, tak subiektywnie. Kiedy dostałam te produkty, postanowiłam, że je przetestuję, to po prostu zakochałam się, szczególnie w tych 2, które Wam teraz pokażę. I pierwszy produkt jest to wygładzający peeling pod prysznic z serii Taupe Green Wygładzanie. I powiem Wam, że ten peeling, znaczy właściwie żel peelingujący, jest to taki żel, który zawiera delikatne drobinki, natomiast nie o to w tym chodzi. Moim ulubieńcem jest po prostu ten zapach. Ten zapach jest tak przyjemny, tak intensywny. Jest to zapach mocno kwiatowy, mocno perfumowany. I ostatnio, kiedy użyłam tego produktu, głównie go używam tutaj na ramiona, bo mam tutaj dość problematyczną skórę, a jest to właśnie produkt przyjazny dla skóry wrażliwej, jak tutaj widnieje właśnie taki napis. I mam, no powiedziałabym, spore problemy właśnie z suchością i wrażliwością tej skóry, więc postanowiłam używać tego typu produktu zamiast standardowego peelingu. I kiedy go użyłam, przyszłam w piżamie, wiecie, już taka wykąpana, gotowa do łóżka, to mój chłopak mówi: ale to ładnie pachniesz. No i właśnie to był zapach tego produktu. Ten produkt ma bardzo, bardzo intensywny zapach. Podejrzewam, że jest to marakuja i winogrono. Zapach jest to bardziej taki kwiatowy, także nie wiem, z czego on tutaj wynika. Nie czytałam tak naprawdę tego całego opisu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że naprawdę rewelacyjnie ten produkt wygładza moją skórę, fajnie ją oczyszcza, ale przede wszystkim dodaje jej cudownego zapachu. Produkt, w którym się zakochałam jako drugi, jest to odżywcze mleczko wygładzające również firmy Taupe. Pisałam Wam recenzję taką skrótową, że tak powiem, na moim Instagramie, także Wam to podlinkuję i Was tam odsyłam. Nigdy nie przepadałam za produktami do ciała, jakoś mazanie się po ciele, później ta uczucie tej lepkości i tak dalej, no nie jest to moje ulubione uczucie. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, to on naprawdę bardzo fajnie nawilża skórę, jednocześnie dość szybko się wchłaniając, co mi się bardzo, bardzo podoba. Skóra jest odżywiona, nawilżona, delikatnie napięta, także naprawdę bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. I powiem Wam, że jego mogę używać zarówno przed pracą, jak i na noc, bo wtedy on naprawdę fajnie się wchłania, co jest chyba największym plusem. On ma bardzo delikatny, przyjemny zapach, także jeżeli szukacie czegoś takiego dobrze nawilżającego, a jednocześnie lekkiego, no to ten produkt myślę, że powinien się u Was sprawdzić. Dalej mam żel pod prysznic. Żel pod prysznic w najcudowniejszym zapachu, jaki kiedykolwiek miałam. Jest to Dermacol Aroma Rituals z różowym grejpfrutem. Tak się to prezentuje. Powiem Wam, że jest to tak idealnie oddany zapach grejpfruta, takiego soczystego, kwaśnego, delikatnie gorzkiego grejpfruta. Naprawdę tak orzeźwiającego zapachu, tak przyjemnego zapachu, realistycznego, chyba nigdy w żelach pod prysznic nie miałam.
Także Wam go gorąco polecam. Nie wiem, gdzie są dostępne stacjonarnie produkty firmy Dermacol. Myślę, że online szybciej znajdziecie. Na pewno są dostępne w czeskich drogeriach, bo jest to czeska marka, ale naprawdę ten zapach, szczególnie rano uwielbiam tego żelu używać, zastało. No, jest to po prostu cudowny zapach soczystego grejpfruta, także jeżeli tak jak ja uwielbiacie grejpfruta, to Wam go gorąco polecam. O, po prostu ten zapach tak pobudza rano, tak napędza do pracy, że naprawdę polecam. Następne dwa produkty to będą antyperspiranty. Tutaj mam antyperspirant, który zużyłam mniej więcej w połowie marca. Jest to antyperspirant z zieloną herbatą firmy Biolof. Tak się on prezentuje. Jest on na bazie oleju kokosowego i powiem Wam, że on naprawdę bardzo fajnie działa, bardzo fajnie chroni. Przekonałam moją znajomą, która używała do tej pory bodajże Rexony, do tego, żeby zaczęła stosować ten produkt, bo on naprawdę bardzo fajnie chroni i się zakochała. Z tego, co mi ostatnio wysyłała zdjęcia, zamówiła sobie kolejne zapachy, bo właśnie na początek zamówiła sobie również zieloną herbatę. Natomiast na stronie jest więcej zapachów i z tego, co pamiętam, właśnie zamówiła sobie jabłko i jakiś kwiatowy. Ja też mam ochotę zamówić więcej tych antyperspirantów, bo naprawdę są rewelacyjne, bardzo fajnie chronią. Delikatnie, że tak powiem, nawilżają skórę. Zapach jest delikatnie wyczuwalny podczas aplikacji, natomiast w ciągu dnia raczej go nie czuć. Ten zapach trochę mi przypomina produkty marki Nivea. Taki, wiecie, klasyczny zapach marki Nivea. Także bardzo Wam go polecam. Jeżeli szukacie czegoś naturalnego, co chroni, nie zawiera aluminium, to naprawdę Wam polecam. A coś, co stosuję od niedawna, ale już się zakochałam, jest to dezodorant z olejkiem arganowym i aunem. Tak wygląda. Jest to seria ta Marako Beauty Marrakesh ze sklepu Marako Sklep, z tego co pamiętam. I ja tutaj mam akurat zapach kadzidłowy, z tego co wyczytałam bodajże na stronie. Natomiast nie czuję tego zapachu. Ten produkt mnie chroni cały dzień. Moje pachy są przez cały dzień suche, cały dzień czuję 100% ochrony. Dodatkowo on nie podrażnia, nie wysusza skóry, nie uczula, co w moim przypadku niestety często ma miejsce. Po prostu idealną. Kosztuje w granicach 31-32 zł. Widziałam, że są również inne zapachy i na pewno po nie sięgnę, kiedy ten zużyję. Natomiast myślę, że to szybko nie nastąpi, bo tu macie mniej więcej 2 tygodnie używania, a jest zużyte tylko tyle. Także myślę, że ten produkt będzie niesamowicie wydajny i Wam go gorąco polecam. Chcecie? Na pewno recenzja taka pełna pojawi się również na Instagramie. Ciało mamy za sobą, to teraz może czas na twarz. Tutaj mam sporo produktów, także zaczynam. Zacznę może od takiego oczyszczania, że tak powiem, pierwszego oczyszczania. I do tego celu zazwyczaj używam płynów micelarnych, czy tego typu właśnie produktów. I tutaj mam dwufazowy Natural Two Face Makeup Remover z Beauty Marrakesh, czyli z tej samej firmy, z której miałam antyperspirant. Jest to na bazie wody różanej oraz olejku arganowego. Powiem Wam, że naprawdę rewelacyjny produkt, on był dwufazowy. Bardzo fajnie się te dwie struktury ze sobą mieszały. Bardzo dobrze zmywał makijaż, ja głównie go używałam do zmywania makijażu oczu. Dobrze rozpuszczał maskarę, dobrze rozpuszczał wszystkie produkty do brwi. Także jeżeli szukacie naturalnego produktu dwuskładnikowego, który raczej nie powinien Was uczulić, to naprawdę Wam polecam. Nie powodował też mgły na oczach, nie powodował podrażnień oczu, także naprawdę jest to rewelacyjny produkt. Myślę, że za jakiś czas tam do niego powrócę. Na razie mam sporo innych produktów w zapasie, natomiast jeżeli będę potrzebowała tego typu produktu, to myślę, że właśnie sięgnę po ten produkt. Produkt, który mnie niesamowicie zaskoczył, jest to produkt z firmy Only Bio, płyn micelarny do makijażu twarzy, naturalna biosurfakacja rzepaku. Nieważne. Tak się prezentuje ten produkt. Jest ogromny, bo jest to 250 ml. Jest to szklana butelka z pompką. I powiem Wam, że na początku sobie pomyślałam, że kurczę, te płyny micelarne naturalne raczej się u mnie nie bardzo sprawdzają. Ale stwierdziłam, że wypróbuję, dam mu szansę. Tutaj ma skład dosyć krótki, bardzo przyjemny. I powiem Wam, że zaczęłam go używać tak troszkę z takim podejściem, wiecie, i tak nic nie będzie robił. Natomiast po pierwszym użyciu byłam zaskoczona.
zmył mi cały makijaż twarzy, później przejechałam jeszcze raz płatkiem z... dwa razy przejechałam płatkami właśnie z tym płynem micelarnym i później sobie przejechałam dla pewności jeszcze tonikiem i był płatek czyściutki, totalnie czyściutki i powiem wam, że byłam niesamowicie zaskoczona tym, jak on sobie radzi również z makijażem oczu, bo on potrafi wszystko zmyć z tych oczu, wszystko z całej twarzy, z ust, radzi sobie nawet z tymi pomadkami z Bourjois, z którymi sobie nie radził płyn micelarny na przykład z Yves Rocher, to ten wszystko inny ma, także jestem naprawdę mile zaskoczona działaniem tego produktu, patrzę, bo naprawdę ma bardzo ładną szatę graficzną, tutaj ma opis z, myślę, że nie będziecie widzieć, z tym, ze składem, tutaj również jest pełny opis, no, jest to delikatnie, jest to szklana buteleczka, także muszę uważać, on stoi u mnie akurat w łazience na półce, także nie ma możliwości, żeby się rozbił, ale no, sam produkt w sobie to jest po prostu rewelacyjny, jeżeli macie ochotę, to go bardzo, bardzo wam polecam. Następny krok u mnie to jest oczyszczanie, natomiast tutaj, przepraszam, mam jeden produkt do oczyszczenia, natomiast nie jest to produkt do używania codziennego, jest to mydło w paście do twarzy z firmy Kostka Mydła. Tak się to prezentuje. Pisałam wam obszerną recenzję na Instagramie, także was tam odsyłam. Jest to produkt, którego ja używam raz, dwa razy w tygodniu. Na początku używałam dwa razy w tygodniu, teraz zdarza mi się, że raz w tygodniu mi zupełnie się wystarczy. Jest to po prostu produkt do takiego totalnego detoksu naszej skóry. On wszystko oczyszcza, wszystkie pory. Skóra po prostu później wygląda jak pupcia, jak mu w lęcie, jeżeli tak to mogę nazwać. Po prostu on nie ma sobie równych. Myślę, że to produkt must have w mojej kosmetyczce, w mojej pielęgnacji. Na pewno on zagości na dłużej. Żadne plastry, jak pisałam na Instagramie, takie wiecie, do oczyszczenia nosa, nie są w stanie dorównać temu, bo po prostu to tak oczyszcza pory, że cała skóra skrzypi. Także wam polecam, odsyłam was do recenzji na Instagramie, ona jest tam bardziej obszerna, jeżeli chcecie poczytać więcej na temat właśnie tego produktu. Następny produkt to tonik. Jest to tonik z firmy Polnivarco, czyli nawilżająca esencja z mleczkiem pszczelim. Tonik do cery suchej. Tak się prezentuje. W ogóle szata graficzna tutaj mnie tak urzekła, jak to zobaczyłam. Mam ten produkt naturalnie z pudełka. No przepięknie, po prostu przepięknie wygląda. Do tego jest niesamowicie wydajny. Jest to tylko 100 ml. Ja go używam już naprawdę długo, a go mam mniej więcej jeszcze tyle. Używam go codziennie, dwa razy dziennie. Czasami zdarza mi się go wylewać na wacik, ale raczej wolę go wylewać po prostu delikatną odrobinę. Sobie wylewam po prostu na dłoń i wklepuję w twarz, na to nakładam serum czy też krem i naprawdę on jest rewelacyjny, fajnie nawilża skórę, fajnie ją tonizuje, także jest to taki produkt, powiedziałabym, bardzo uniwersalny, myślę, że on się sprawdzi w przypadku każdego typu cery, tutaj mam akurat napisane, że jest to do cery suchej, ja mam cerę mieszaną i u mnie sprawdza się rewelacyjnie, myślę, że na cerze tłustej również fajnie się sprawdzi, on delikatnie nawilża, fajnie koi, także bardzo, bardzo wam polecam. Tutaj jeszcze mam taki produkt, który używamy również raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Jest to peeling do twarzy odnawiający firmy Senel. Jest to taki maluszek, czy opakowanie takie, gdzie on jest taki jak dłoń po prostu, takiej wielkości. Jest to 100 ml, jest to bardzo, bardzo mocny zdzierak, bardzo fajnie peelinguje, wygładza skórę. On tutaj ma, z tego co pamiętam, jakiś olejek Douglas Regas Sailor, jakiś tutaj ma olejek, ale nie wiem jak się nazywa, z pestek malin, z tungowca, o, z tungowca molukańskiego, o to mi chodziło, z orzechów włoskich, także on tutaj jest taki bardziej treściwy, bardziej namierzający, jest delikatny, jeżeli chodzi o swoją konsystencję, natomiast te drobinki są dość ostre i naprawdę mocno, mocno zdziera, więc jeżeli lubicie tego typu peelingi, a ja takie peelingi bardzo lubię, to wam go polecam, on jest troszkę podobny do tego peelingu moralowego z Balea, natomiast ma zdecydowanie lepszy skład. I dalej mamy pielęgnację taką typowo nawilżającą. Jeżeli chodzi o pielęgnację dzienną, to tutaj moim absolutnym ulubieńcem jest krem do twarzy przeciwzmarszczkowy, wygładzający z firmy Harmonique. Tak się prezentuje ten produkt. Jego mam również naturalnie z pudełka. Jest to 50 ml, on tutaj posiada pompkę Airless i powiem wam, że ten produkt tak niesamowicie nawilża, wygładza skórę.
I skóra już po użyciu tego produktu wygląda, jakbym miała na nim nałożoną przynajmniej jakąś bazę wygładzającą, wiecie, taką silikonową. Natomiast on jest naturalny, nie zawiera silikonu, ma tutaj olejki i bardzo fajnie współgra z makijażem. Makijaż na nim wygląda idealnie. Wszystkie pory są po prostu wygładzone, cała skóra jest taka napięta, taka wyrównana, także jest to cudowny produkt, mam nadzieję, że będzie wydajny. Na razie go zużyłam tyle, od początku marca, także miesiąc i takie zużycie, więc myślę, że to jest naprawdę dobry wynik. Mam nadzieję, że mi długo, długo posłuży. Muszę rozejrzeć się, ile on kosztuje, żeby w razie czego sobie zamówić na zapas, bo naprawdę jest to chyba najlepszy krem do twarzy na dzień, jaki do tej pory używałam. I dwa produkty na noc. Jeden produkt, który już zużyłam, więc pokażę go jako pierwszy. Jest to 100% naturalny olej nasiona ogórka Your Natural Side. Taki maluszek, 10 ml. Jest to produkt, który generalnie moją skórę doprowadził do takiego stanu, że jestem z niej bardzo zadowolona i na co dzień nie używam jakichś ciężkich podkładów. Wręcz przeciwnie, obecnie próbuję odejść w ogóle od podkładów. Chciałabym zacząć używać podkładów mineralnych, ale w tym momencie na razie jeszcze nie jestem do końca do tego pomysłu przekonana, natomiast ten olejek doprowadził moją skórę do takiego stanu, że wszystkie te tutaj zaczerwienienia, podrażnienia, te stany zapalne, niedoskonałości mi zniknęły, skóra była idealnie nawilżona, pory zwężone, także no jest to coś cudownego i jest to produkt, do którego na pewno za jakiś czas powrócę, ja go wrzucam już do mojej torby z ulubieńcami roku. I również produkt, który jest rewelacyjny, który obecnie stosuję jako zamiennik, że tak powiem, tego. Jest to krem w płynie Przewrotnik, doskonały pod makijaż firmy Zapach Ciszy. Tak się prezentuje. I tutaj też od razu wspomnę, że pełną recenzję tego produktu zamieszczam na Instagramie, także linka macie na dole. I jest to produkt taki, powiedziałabym, dwufazowy. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam. Jest to produkt, który jest na bazie już wam mówię, hydrolatu różanego, hydrolatu malinowego, oliwa z oliwek, olej makadamia, olej migdałowy, ziele przywrotnika, ziele skrzypu, witamina E, olejek z werbeny, kwas cytrynowy i dalej dwa konserwanty naturalne. I powiem wam, że jego się bardzo łatwo miesza. Później wiecie, wstrząśniecie, nabieracie do pipetki. I on ma taką, złapię nam ostrość, widzicie, taki delikatny żółty kolor i tutaj widać zdecydowanie, że to jest to połączenie produktu właśnie wodnego z olejkiem. Rewelacyjnie rozprowadza się na skórze dzięki temu, że tutaj są hydrolaty, bardzo szybko się wchłania i naprawdę dobrze nawilża tą skórę. Skóra jest nawilżona, promienna, wygładzona. Super, jest to naprawdę rewelacyjny produkt i bardzo wam polecam. Jest to polska mała manufaktura, także tym bardziej cieszę się, że ten produkt się u mnie sprawdził, bo chciałabym właśnie takie manufaktury wspierać. I wam również bardzo polecam, niezależnie od tego, jaki typ cery macie. To jest przeznaczone, z tego co pamiętam, do skóry normalnej i suchej, natomiast myślę, że on się sprawdzi również na cerach tłustych, jeżeli lubicie olejki. I mamy już ponad 20 minut, także ostatnie, co tutaj mam, to kolorówka i postaram się przejść przez nią w miarę szybko. Zacznę od pudru. Pudru, który jest po prostu ponadczasowym ulubieńcem. Jest to puder z Ethnicity Mineral. Tak się prezentuje. Opakowanie jest to Velvet HD. Tutaj macie nazwę. I jest to po prostu puder Photoshop. Photoshop w pudrze, może tak. Jest to Photoshop w pudrze, niezależnie na jaki podkład go nałożę, niezależnie czy go nałożę na jakiś podkład mineralny, czy też na jakiś zwykły podkład drogeryjny, czy krem BB, to on za każdym razem sprawia, że skóra jest po prostu wygładzona, zmarszczki są, te tutaj wiecie, nawet nie zmarszczki, a takie zagięcia pod oczami są wygładzone, pory są po prostu, no Photoshop, po prostu skóra jest wygładzona na 100%, pięknie odbija światło, pięknie współgra ze wszystkimi podkładami, wszystkimi kremami. Także, no cudo, no co ja mam tutaj więcej powiedzieć? Makijaż na pewno z wykorzystaniem tego pudru za jakiś czas się pojawi i sami wtedy zobaczycie, że on w ciągu sekundy tworzy na naszej skórze Photoshopa. Mam trzy produkty do, że tak powiem, konturowania twarzy. Pierwszy z nich jest to bronzer mineralny Ethnicity Professional w kolorku Stan Kissed. Tak się to prezentuje, taki maluszek.
Widzicie, już mi go tutaj niewiele zostało. Jest to bardzo, bardzo ciepły bronzer, natomiast on rewelacyjnie się nadaje do ocieplania twarzy. Bardzo naturalnie wygląda. Jest delikatnie połyskujący. Myślę, że fajnie sprawdzi się szczególnie na opaloną skórę. O, teraz widać, że on ma taki delikatny połysk. Ja go bardzo lubię, używam go na co dzień i naprawdę wiele osób komplementuje to, jak on na mojej cerze wygląda. Następnie mój wielki ulubieniec jest to róż mineralny z Nuti Cosmetic w kolorku Magnolia Bud. I jest to taki niesamowicie delikatny, wręcz powiedziałabym, że na niektórych cerach może być niewidoczny. Postaram się zrobić swatcha, ale jak mówię, on jest naprawdę mega, mega delikatny, delikatnie cukierkowy. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Tutaj jest on. Jest bardzo, bardzo delikatny, ale na skórze ja go nakładam, wiecie, stopiuję go, bo tak nałożony jedną warstwą to raczej by był niewidoczny. Natomiast troszkę zabawy z nim, troszkę go postopniować i naprawdę wygląda rewelacyjnie, bardzo naturalnie, delikatnie taki cukierkowy, więc fajnie ożywia naszą cerę i bardzo Wam polecam. Mam też swój ulubiony róż, chyba pokazywałam go w jakichś innych ulubieniach, tego go tutaj nie zabrałam. Jest to rabarbar, coś tam. W każdym razie oba te róże bardzo, bardzo lubię i mam ochotę testować więcej róży z firmy Nuti Cosmetic. Następny produkt również firmy Nuti. Tutaj już do końca będziemy w tej firmie właśnie bazować. Jest to rozświetlacz mineralny Falling Star. Czyli rozświetlacz po prostu, który... Jest hitem. Jest hitem, bo można zrobić sobie delikatne rozświetlenie, a też można budować i zrobić sobie naprawdę bardzo, bardzo mocną taflę. Jest to chyba mój ulubiony rozświetlacz, jaki do tej pory używałam. Przebił już nawet ten, wiecie, z My Secret Princess Dream, bo moim zdaniem ten ma zdecydowanie lepszy kolor. On jest taki delikatnie złoty, ale też nie jest jakiś taki bardzo, bardzo nachalny, jak w przypadku właśnie tego Princess Dream. I w zależności od tego, ile go nałożycie, tak będzie na waszej skórze wyglądał. Możecie zrobić efekt bardzo naturalny, ale możecie zrobić takiej totalnej, odblaskowej tafli. Ja będę miała dla was niedługo rozdanie z dwoma takimi rozświetlaczami, także obserwujcie mojego Instagrama, bo właśnie tam będzie się rozgrywało to rozdanie. I dwa ostatnie produkty są to cienie, również firmy Nuti. Pierwszy z nich jest to cień Seashell, natomiast drugi jest Cooper Brown. Tak się to prezentuje. Jeden z nich jest to taki typowo rozświetlający złoto-beżowy cień. On mi się tutaj troszkę przesypał do tego, wiecie, do tej komórki, że tak powiem. Standardowo aparat nam się przejrzał, ale przechodzimy do tych cieni z Nuti. I tutaj macie ten cień beżowy na sucho, tutaj macie na mokro, widzicie, jest tutaj zdecydowanie bardziej wyraźniejszy, bardziej złoty. I tutaj macie ten brązowy cień Cooper Brown na sucho i na mokro. I są to cienie, których tak naprawdę używam teraz na co dzień. Ten beżowy idzie sobie na całą, że tak powiem, powiekę, natomiast ten brązowy idzie na załamanie oraz tutaj na zewnętrzny kącik oraz dolną powiekę. I powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych cieni. Mam ochotę na więcej, nie? Powiem szczerze, że nie patrzyłam na stronę jeszcze, jakie tam kolory by mi się podobały, natomiast jestem zadowolona z jakości pigmentacji tych cieni, z tego, jak one się długo utrzymują, więc myślę, że za jakiś czas zaopatrzę się po prostu więcej produktów mineralnych, bo staram się odchodzić na lato właśnie od tych standardowych produktów i skupić się właśnie bardziej na minerałach, bo myślę, że one są lepsze dla naszej skóry, szczególnie właśnie w upałach. No i co? I to by było na tyle. To są wszyscy moi ulubieńcy. Koniecznie dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów znacie i być może również jest waszym ulubieńcem. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów was zaciekawi, może chcielibyście któregoś z nich recenzję na Instagramie. Zawsze chętnie słucham waszych sugestii, także proszę o pomoc, jeżeli o to chodzi. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli lubicie ulubieńców, jeżeli ten filmik wam się podobał. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy lubicie ulubieńców. Zostawiam kciuka w górę, również dajcie mi znać o tym, że lubicie ulubieńców, ale dajcie mi dodatkowo znać właśnie w komentarzu, czy lubicie ulubieńców i czy ich mam dla was nagrywać.
Myślę, że pokazuję tutaj takie produkty, które naprawdę się u mnie sprawdziły, które są naprawdę perełkami i które z czystym sumieniem mogę Wam polecić. W tym miesiącu było tych produktów dużo, ale nie zawsze tak to wygląda, także dajcie mi znać, czy macie ochotę oglądać regularnie ulubieńców. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie mi znać, kto wytrwał do końca i zapraszam Was już niedługo do następnego filmiku, także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia!